Kiedy podchodzimy pod ten piękny budynek, przez niektórych znienawidzony, na jego ścianach zauważymy napis „Zabytek chroniony prawem”. Chciałem zwrócić uwagę panom ministrom, którzy decydują o budżetach, że to wszystko, co znajduje się tutaj, czyli w Muzeum Techniki w Warszawie, to są zabytki, które powinny być chronione prawem. A jeżeli są chronione prawem, a myślę, że są, to powinniście pomyśleć o tym, żeby nie urywać budżetów tej instytucji, która być może jest trochę archaiczna, być może ma też swoje wady, bo podłogi skrzypią, bo czujecie tutaj taki zapach specyficzny, który towarzyszy miejscom, w których trochę kurzu czasem się pojawi. Ale to są zabytki, zabytki, o które trzeba dbać. I nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby Muzeum Techniki w Warszawie przestało istnieć tylko dlatego, że ktoś pomyślał sobie, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby utrzymywać nadal ten obiekt. Zatem popatrzcie na to, co tu się dzieje. Zobaczcie, że znajdziecie tutaj nie tylko motocykle, bo tym najczęściej się zajmujemy. Tutaj są samochody, stare polskie konstrukcje samochodowe, samoloty, pamiątki po polskim znakomitym przemyśle z okresu międzywojennego także. Silniki, przy których serce wam zadrży. To jest przy okazji apel o to, żebyście, mając wolną chwilę, zamiast chodzić po centrach handlowych i oglądać jakieś bzdety, wybrali się z dziećmi tu właśnie do muzeum, pokazali im technikę, której już nigdzie nie zobaczą. Zobaczą tu enigmę, bo mają taki egzemplarz. Zatem pamiętajcie o tym, że o ten zabytek trzeba dbać. To jest zabytek, który powinien być chroniony prawem. A jak tylko wrócę do domu, to zrobię jedną rzecz. Natychmiast skorzystam z numeru konta, który tutaj widzicie, i przeleję pieniądze. To nie muszą być duże pieniądze. Ratujcie Muzeum Techniki w Warszawie. Zarówno wy, którzy macie szansę tutaj zajrzeć, jak i wy, ministrowie, bardzo ważni urzędnicy, którzy zapominacie o tych miejscach. Przyjdźcie sami i zobaczcie, co tutaj stoi, i może wam pomysły lepsze do głowy przyjdą.